Cześć, witajcie, z tej strony Dominik i witam Was na kanale Składu Muzycznego. Dzisiaj mam dla Was nie lada gratkę, a mianowicie Icona od firmy Earthworks. Jest to mikrofon na USB razem z dedykowanym statywem, który nazwali tutaj Triad Orbit. Jak sam producent określił na boku opakowania, mikrofon do streamingu, nagrywania, pracy, podcastów oraz grania. Także prawdziwy Leonardo da Vinci wśród mikrofonów. Otwórzmy go i zobaczmy, co ma nam do zaoferowania. Mamy fajne, typowe opakowanie typu wysuń się ślimaczym tempem. Tak jest. W środku znajduje się właściwy pakunek Earthworks Audio. Jest to ten typ opakowania, który otwiera się w taki bardzo arystokratyczny sposób. W środku oczywiście powitanie. I to, co lubię, czyli przechodzimy od razu do sedna. Mikrofon znajduje się na samej górze, bez tony różnych innych papierów i ewentualnie kabli. Ciężki, bardzo ciężki. Od razu Wam to muszę powiedzieć, bo mikrofon jest po prostu masywny. On nie jest wielki. W porównaniu do mojej dłoni, no powiedzmy 3/4 mojej dłoni. Więc jak na sumie takiej średniej wielkości mikrofon jest bardzo masywny. On od razu jest przyłączony do kulowego uchwytu Triad Orbit, czyli możemy sobie ten mikrofon pod dowolnym kątem umieścić, co sobie będziemy za chwilę testować, ale to już na spokojnie. Do zestawu dołączono również kabelek USB w materiałowym oplocie. Jest dosyć długi, będzie miał powiedzmy na około 2 metry. Także powinno starczyć do komputera. Co, jak podkreślam przy każdej recenzji mikrofonu na USB, jest kluczowe, ponieważ wielokrotnie te kable mają metr długości, 1,5 metra. To jest zdecydowanie za mało, żeby taki kabel przeciągnąć sobie za komputer, tak jak na przykład mój komputer znajduje się pod biurkiem, i żeby gdzieś ten mikrofon sobie komfortowo umieścić na biurku. Na samym dole pozostał nam statyw, na który możemy sobie nakręcić uchwyt Triad Orbit razem z mikrofonem i prezentuje nam się to jako ładna, zgrabna całość. Jako że jest to mikrofon pojemnościowy, to mogłoby się wydawać, że mówimy do niego z boku, natomiast nie, to jest mikrofon typu broadcast i mówimy do niego z frontu. Nie ma tu żadnego oznaczenia charakterystyki, które sugerowałoby, z której strony do niego mówić, natomiast wiem, że mówimy do niego z frontu. Z tyłu znajduje się gain, który jest również mute'em. Przy wciśnięciu wyciszamy sygnał z mikrofonu. Mamy również port micro USB oraz wyjście słuchawkowe. I tak naprawdę tyle. To jest bardzo prosty sprzęt. Sprzęt typu plug and play, nie wymaga żadnych dodatkowych sterowników. Więc już nie przedłużając, słyszymy się z Icona. W tym momencie słyszycie mnie już z Icona. Konfiguracja była bardzo prosta. Tak jak mówiłem, wystarczyło podłączyć mikrofon i pojawił się jako dodatkowa karta dźwiękowa. Słuchawki do tego mikrofonu wpinamy oczywiście bezpośrednio do mikrofonu, jako że to jest mikrofon z wbudowanym interfejsem i za pomocą tego pokrętła regulujemy poziom wzmocnienia tak, żeby nie mieć przesterów oraz żeby sygnał nie był za cichy. Tak jak wspominałem, ten potencjometr działa również jako mute, więc jak go nacisnę, co na początku może przysporzyć nieco konsternacji, ponieważ mikrofon domyślnie jest wyciszony, więc jeżeli nie przeczytamy instrukcji i nie dowiemy się, że tu jest mute, to możemy mieć wrażenie, że mikrofon nie działa. Mikrofon oczywiście ma charakterystykę kardioidalną, nie ma możliwości zmiany tej charakterystyki, tak brzmi z frontu, tak będzie brzmiał, kiedy będę oddalał się do osi 90 stopni i tak będzie brzmiał, oddalając się do tyłu. I w tym momencie wracamy. Jesteśmy z powrotem z przodu, gdzie mikrofon oczywiście brzmi najlepiej. Jeśli chodzi o pierwsze wrażenie z brzmienia tego mikrofonu, na pewno jest bardzo jasny. Ta góra jest bardzo, nie tyle ostra, natomiast jest bardzo precyzyjna. Nie brakuje mi nic w niskim środku, w dole. Fajnie ten głos jest podkreślony, więc tutaj nie ma się do czego za bardzo przyczepić. Na pewno ten mikrofon brzmi lepiej niż jakieś budżetowe propozycje mikrofonów na USB. Po prostu jako całokształt to brzmienie jest dużo dynamiczniejsze, dużo przyjemniejsze dla ucha po prostu. Nie ma tutaj żadnych częstotliwości, które tak na pierwszy rzut ucha przeszkadzają i są w jakiś sposób gryzące. Natomiast co już słyszę, bo mówię w tym momencie do tego mikrofonu bez popfiltra, zakładając, że ta siatka dookoła, która ma bardzo małe dziurki, miałaby służyć jako popfilter, natomiast przy głoskach wybuchowych tutaj już coś się dzieje niestety. Nie są to takie wybuchy, jakie słyszelibyśmy bez żadnego filtra, natomiast i tak doposażyłbym ten mikrofon w jakiś dodatkowy popfiltr dla po prostu świętego spokoju. W ramach testu przybliżę sobie popfiltr i sprawdzimy, czy coś to w ogóle pomoże. B, tak jak się spodziewałem, dodatkowy popfiltr troszeczkę to poprawię, natomiast to nie są takie wybuchy, które już dyskwalifikują całe nagranie. One nie powodują tutaj przesteru, natomiast są w taki lekko nieprzyjemny sposób słyszalne. Trzeba też podkreślić, że jestem bardzo blisko tego mikrofonu, więc zachodzi w pewnym sensie efekt zbliżeniowy i będziemy sobie słuchać, o, na przykład tutaj P, B. Nie no, dalej to słychać. Ostatnio jeden z widzów zasugerował, żeby wzbogacić testy mikrofonów o reakcję mikrofonu na kompresję, dlatego od tej pory również taki segment w tych testach będę zawierał.
W opisie filmu zawsze będzie napisane, jakie parametry kompresora zostały zastosowane. Także włączamy kompresję i teraz słyszycie mikrofon właśnie z kompresją. Także ten dźwięk jest dużo bardziej zbity, ma dużo mniejszą dynamikę. I nie wiem tak naprawdę, co w tym momencie słyszycie, ponieważ będę to kompresował w postprodukcji. Ale jeżeli miały wyjść jakieś nieprzyjemne częstotliwości, które ten mikrofon jakoś nienaturalnie podbija, to w kompresji już to wszystko powinno być słyszalne. Natomiast przypuszczam, że w przypadku tego mikrofonu raczej takiego problemu nie będzie. Standardowo przeprowadzimy teraz test na gitarze akustycznej. Zostawię już sobie ten mikrofon na statywie. Jak słyszeliście, mikrofon pięknie poradził sobie z gitarą akustyczną. Na mój gust jest odrobinę za jasny, natomiast myślę, że nie będzie problemu poprawić to sobie w późniejszej korekcji, w postprodukcji. Uważam też, że ten mikrofon mógłby mieć troszeczkę więcej takiego niskiego środka dołu tutaj, nawet w tym głosie bym po prostu tego widział troszeczkę więcej. Jako, że to jest mikrofon typu broadcastowego, to fajnie byłoby, żeby on jednak tak mruczał. Po prostu. Dobrze, przez technikę już przelecieliśmy, także podsumujmy sobie ten mikrofon. Dla kogo on właściwie jest? Tak jak sam producent określa, on spełni się tak naprawdę w każdej dziedzinie, od gamingu, przez podcasty, przez nagrywanie kursów, lekcji online, czyli mamy jakiś dźwięk na żywo, od razu ten dźwięk będzie ładniejszy, nagrywanie na YouTube'a oraz według mnie sprawdzi się bardzo dobrze przy nagrywaniu wokali czy instrumentów w domowym zaciszu, więc jeżeli planujemy sobie nagrywać jakieś covery, to taki mikrofon jak najbardziej nam w tym pomoże. Oczywiście nie jest to najtańsza propozycja, bo kosztuje ponad 2000 zł, natomiast otrzymujemy sprzęt tak naprawdę najwyższej klasy, na którym będziemy mogli zawsze polegać, będzie trwały, obudowa jest po prostu niezniszczalna i sprawia to wszystko wrażenie produktu wyższej klasy. Także to by było na tyle. Ja nazywam się Dominik i do zobaczenia za tydzień.